pobyt w szkole mistrzostwa sportowego wspominam bardzo dobrze. Był to rozkwit mojej kariery jako sportowca, ponieważ w ostatnim roku właśnie szkoły zdobyłem srebrny medal mistrzostw świata juniorów, więc ta moja kariera wtedy tak naprawdę przyspieszyła. Był to okres, kiedy najlepiej mogłem połączyć naukę z uprawianiem sportu, ponieważ świetna kadra nauczycielska bardzo nas pilnowała, żebyśmy te wszystkie przedmioty zaliczali i zaliczali na dobre oceny. Moimi ulubionymi przedmiotami były biologia, język polski i język angielski, także w tych dziedzinach czułem się najlepiej. Szkoła Mistrzostwa Sportowego nauczyła mnie bardzo wielu rzeczy, które mogłem i wykorzystałem w dalszym życiu czy w dalszej karierze sportowej. Sumienność, systematyczność, praca i samokontrola. Ponieważ bardzo często nauczyciele zadawali jakiś materiał na zgrupowania i bardzo często przyjeżdżałem z tych zgrupowań z jakimś tam materiałem do przodu. Więc bardzo wiele rzeczy wykorzystuję do dzisiaj, więc myślę, że jest to świetny okres w życiu młodego człowieka. Jest to świetny okres, żeby właśnie kontynuować naukę, która jest niesłychanie ważna, ponieważ może jest nawet ważniejsza niż sport. Nauka daje nam wykształcenie, daje nam możliwości na przyszłość. Z drugiej strony sport jest na początku pasją, później hobby, ale tak jak w moim przypadku może stać się taką miłością i sposobem też na życie. Więc dla każdego młodego człowieka, który gdzieś tam chce połączyć naukę z uprawianiem sportu, bardzo serdecznie polecam SMS zadupane. Kamil Stoch ma dokonać tego dzisiaj, co nie udało się samemu Adamowi Małyszowi. Niech leci daleko i tak zrobił! I jest złoto! Po prostu można zwariować ze szczęścia! Na pewno szkoła sportowa dała mi możliwość rozwoju nie tylko sportowego, ale również rozwoju intelektualnego. Pozwoliła mi po prostu skończyć szkołę, trenując i rozwijając swoją pasję, czyli skoki narciarskie. Szkoła sportowa daje możliwość poznania innych zawodników z innych dyscyplin sportowych. To jest bardzo pozytywne, ponieważ później już będąc dorosłym człowiekiem, możemy też widzieć, podziwiać innych zawodników i też wiedzieć, jaką oni przeszli drogę właśnie do tego, aby być teraz w gronie najlepszych w swojej dyscyplinie. Przechodząc do szkoły sportowej, po prostu miałem ułatwioną drogę do rozwoju właśnie sportowego, ponieważ nauka w szkole była dostosowana do treningów, a nie odwrotnie, że treningi trzeba było po prostu dostosowywać do nauki. I to w dużej mierze po prostu pomogło mi rozwinąć się jako sportowiec, a przy tym rozwinąć się po prostu jako normalny zawodnik, ponieważ miałem okazję trenować z różnymi zawodnikami, czy chodzić do szkoły z różnymi ludźmi po prostu trenującymi inne dyscypliny i też po prostu widzieć tych innych zawodników, poznać ich. I to było po prostu bardzo, bardzo miłe i bardzo pozytywne. Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem wybrałem, ponieważ chciałem dalej rozwijać swoją pasję, chciałem dalej trenować skoki narciarskie, chciałem stawać się coraz lepszym, a przy tym miałem umowę ze swoją mamą, że po prostu muszę skończyć szkołę, mam zdać maturę i to była taka nasza niepisana umowa, ale jednak umowa, że po prostu jeżeli chcę trenować skoki, ok, możesz trenować, ale masz skończyć szkołę. A moim największym sukcesem, będąc jeszcze uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to było wicemistrzostwo świata juniorów w drużynie, zdobyte wraz z kolegami. Z niektórymi
również moimi kolegami ze szkoły. To było duże osiągnięcie, bardzo duże jak na tamten okres mojego życia. Oczywiście chciałem już być wtedy jednym z najlepszych indywidualnie, natomiast wtedy bardziej mogłem zdobywać sukcesy w drużynie, ponieważ byliśmy wtedy dosyć zgraną ekipą, mieliśmy bardzo dobrych zawodników. Uważam, że każdy sportowiec, który chce się rozwijać, który chce podążać za tą swoją pasją, który chce ją pielęgnować, który chce po prostu kiedyś odnieść sukces w tym, co robi, oczywiście na poziomie sportowym, to szkoła sportowa jest jak najlepszym wyborem ku temu, ponieważ daje możliwość nie tylko właśnie poznania siebie jako sportowca, jako kogoś, kto dąży do realizacji swoich celów i pasji, ale również poznania właśnie innych ludzi, którzy mają podobne pasje, którzy też chcą się rozwijać sportowo. Nazywam się Kamil Stoch i każdemu, kto chciałby zrealizować swoje sportowe marzenia i pasje, a przy tym również połączyć to z edukacją i z wykształceniem, polecam z czystym sumieniem Szkołę Sportową w Zakopanem. Wspominam bardzo pozytywnie. Był to okres, gdzie moja kariera tak naprawdę się rozwinęła, gdzie zabawa przeistoczyła się w sposób na życie. W szkole osiągnąłem najwyższy mój wtedy pierwszy sukces, medal Mistrzostw Świata Juniorów odbywanym tutaj w Zakopanem. Z świetną grupą, z świetnym trenerem, który mnie nauczył przede wszystkim odpowiedzialności, sumienności. I to mogę teraz przełączyć oprócz na sport, na swoje życie indywidualne. Dzięki temu staję się lepszym człowiekiem i cały czas się uczę. Cieszę się, że udało mi się namówić rodziców do pójścia do szkoły, ponieważ jestem z Warszawy i na początku był duży blok, ale to był najlepszy okres w mojej karierze, w moim życiu, uważam. W czasie szkoły mieliśmy zapewnione wszystko, połączenie nauki razem ze sportem, nie było problemu z lekcjami, z nadrabianiem lekcji, z nadrabianiem całego roku. Mieliśmy tak naprawdę pod ostatkiem wszystkie obiekty, o jakich wtedy mogliśmy marzyć. Szkoła teraz jest po remoncie i myślę, że dzieciaki, które przyjdą do szkoły, będą mieli jeszcze łatwiej, jeszcze lepiej, aby osiągnąć swój cel, który sobie postawią. Dlatego zachęcam jak najbardziej wszystkich, którzy kochają to, którzy kochają sport, którzy kochają aktywność i chcą coś osiągnąć w naszym polskim sporcie, aby przyszli do szkoły i spróbowali, bo naprawdę warto. Polecam Katarzynę Woźniak.